Już niebawem Państwowa Straż Pożarna w Suwałkach będzie miała nową siedzibę. 29 sierpnia ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Budynek to jest inwestycja oczekiwana przez suwalskich strażaków. To jest budynek zaplanowany stricte do funkcjonowania i jednostki ratowniczo-gaśniczej, i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Strażakom zależy na tym, by prace budowlane rozpoczęły się jak najszybciej. Planujemy, mamy taki zamiar, żeby jeszcze w roku bieżącym zostały wykonane prace ziemne. Także mam nadzieję, że październik, najpóźniej listopad, mam nadzieję, że aura pozwoli, żebyśmy już takie prace tutaj rozpoczęli. Strażacy chcieliby, aby prace zakończyły się w sierpniu 2019 roku. Dwuletni czas budowy wynika z tego, że obiekt będzie i duży, i specyficzny. Będzie to budynek dwukondygnacyjny, w części administracyjnej, czyli na parterze będzie siedziba jednostki ratowniczo-gaśniczej, na piętrze będzie siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, natomiast z boku, bo będzie to budynek w kształcie litery L, z boku będą garaże, będzie 5 podwójnych boksów garażowych z częścią magazynową, z myjnią do samochodów, także będzie to naprawdę budynek szyty na miarę, na potrzeby Suwalskiej Straży Pożarnej. Pierwowzorem nowej siedziby strażaków był budynek Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. Okazał się nie tylko ładny, ale przede wszystkim funkcjonalny. Będzie wyposażony we wszystkie instalacje wymagane przez Straż Pożarną, systemy alarmowe, 2 maszty antenowe, wieżę do suszenia węży. Znajdzie się tutaj nowe, nowoczesne stanowisko kierowania. Na parterze będzie mieściła się jednostka ratowniczo-gaśnicza. Funkcjonalnie połączona z garażami. Również w tej części parterowej zaplanowaliśmy tak zwany ognik, czyli pomieszczenia edukacyjne dla dzieci. Dzieci nie tylko w maju będą mogły przyjść do strażaków, ale w ciągu całego roku będą mogły przyjść na takie lekcje edukacyjne do Straży Pożarnej. Powierzchnia zabudowy to aż 1600 metrów kwadratowych. Obok budynku głównego zaplanowano boisko wielofunkcyjne, wspinalnie, tor do ćwiczeń dla strażaków. Wyjazd wozów odbywał się będzie na ulicę Witosa. Kompleks został zaplanowany na miarę XXI wieku, ale nie tylko to cieszy strażaków. Korzyścią dla mieszkańców będzie również to, że umiejscowienie tutaj na północy siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej znacznie skróci czas dojazdu do zdarzeń. Na osiedlu północ wiemy, że osiedle północ jest dosyć zaludnionym osiedlem, częścią Suwałk, prawda? I ten czas dojazdu będzie dużo krótszy. Jak strażacy szybciej dojadą, wiadomo, że ta pomoc będzie szybciej dostarczona dla potrzebujących. Niewykluczone, że po wybudowaniu nowej siedziby w Suwałkach powstanie druga jednostka Państwowej Straży Pożarnej.